Cześć, witajcie w drugim odcinku z rozsiewania wapna. Rozsiewamy teraz po rzece czerwonej. Tak to wygląda. Z tyłu. Nie wiem, czy coś widać, czy coś nie widać. Na razie mnie słońce i nic nie widzę. Tak to wygląda. Kupki jeszcze jest trochę, dlatego rozsiewamy w poreczkach. Że wapna trochę jeszcze jest, dlatego rozsiewamy. No i tak przyjechaliśmy na ten kawałek. Byliśmy przed chwilą w poreczce czarnej. Poreczka czarna, młoda. Tam, gdzie wam nagrywałem vloga z koszenia. I poreczka czerwona też. Na takim troszkę dalszym kawałku od naszego gospodarstwa. Tam, gdzie chyba był nagrywany vlog z kombajnowania porzeczki czerwonej. Idzie, myślę, że jeszcze na jednego rządka powinno starczyć. Ja mam tu taką deskę, sobie siedzę. Czasem trzeba coś popchnąć, żeby lżej poszło. Czy no, żeby poszło na taśmę. Bo czasem się tak przyklei tu, że nie chcę w ogóle iść. Tam stoi ładowarka. Także widzimy się przy ładowaniu. Zaliśmy kolejnego kursa. Tyle nam zostało. Tyle mamy załadowane. Jedziemy w poreczkę czerwoną. 1,5 hektara. Z tamtego też był film. Także został nam chyba jeszcze z jeden rozrzutnik z tej kupki będzie. Jeden albo dwa rozrzutniki. 1,5 rozrzutnika będzie. I koniec. Tutaj nasze maliny letnie. Trzeba powoli wycinać te suche. Ale nie ma za bardzo jak czasu. No ale pomału się będzie to robić. Także widzimy się później. Jesteśmy właśnie na kawałku 1,5 hektara poreczki czerwonej. Za 15:18. Tutaj mamy pełen rozrzutnik. Zostało nam jeszcze 1,5. Będzie, bo na jeden się nie zmieści, albo ze dwa rozrzutniki jeszcze powinno być. Sześćdziesiątkę sobie daje radę. Kontrolka nam się zapaliła. Znowu się alternator chłopcu chyba. Był oddany na gwarancję, został naprawiony. Gwarancja już się skończyła, alternator się zepsuł. No ale co poradzić. Lecimy sobie pomału. Widzimy się już bliżej końca, nie ma co już nagrywać. Także do zobaczenia potem. Witajcie po krótkiej przerwie. Dla was krótkiej, dla mnie to było jakieś 2 godziny. Zaczęliśmy rozsiewać wapno w malinach, w malinach jesiennych. Jedną pełną tą. No jak to się nazywa? Jeden pełny rozsiewacz. Poszedł tutaj starszy, tak tam 1,5 rządka zabrakło, aby. Nie wiem, czy będziemy przyjeżdżać jeszcze, czy nie. Trochę mnie telepie. Nie wiem, czy nie będzie za bardzo część obrazu. Ale mam włączoną stabilizację ekranu, to powinno być dobrze.
kieruje. Nie wiem, może będziemy jeszcze... Nie wiem, gdzie to rozsiejem wreszcie. Czy gdzieś na kupkę, czy gdzieś będziemy jeszcze rozsiewać. Zaraz się okaże, pojedziemy. Chyba, że jeszcze może pod porzeczkę. Ale nie wiem. Żeby to wysiać wszystko. Dobra, widzimy się później, bo trochę to lepiej i nie wiem, czy mnie będzie słychać. Nie, no będzie słychać. Ale trzęsie trochę. A, kurry. Idzie maszyna. Dobra, widzimy się później. Jak widzicie, kupki już nie ma. Rozplantowałem to. Tutaj, znaczy no, wszystko zabraliśmy, to co mogliśmy. To co zostało, jeszcze zostało. W sumie nic nie zostało, aby o tak od ziemi to pozierać. Tata pojechał jeszcze w maliny siedne jeszcze raz. Tam rozrzutnik był pełny, jeszcze jeden. I tak to wygląda. Ładowarka podołała wezwaniu. 25 ton, chyba więcej. Ja podejrzewam, że było ponad 10 rozrzutników. A na rozrzutnik wchodzi 3 tony. To 3 razy 10, to mam 30 ton. No nie wiem, ile tam tego było. Tu ładnie jest, już płasko. Fajnie. Także chyba to wszystko w tym odcinku. 60 też dała radę. Zaraz jadę tam do taty jeszcze. Dokończę to i zawijamy na chatę. Mamy godzinę 19:37. Jutro się pojawi odcinek 13, niedzielę. Także dzięki za oglądanie. Subskrybujcie, łapkujcie. I widzimy się w kolejnym odcinku. Na razie i cześć.